dzisiaj szybki wyjazd z Termy di Saturnia. Wczoraj byliśmy na Termy di Saturnia, było już ciemno, na GoPro nic się nie nagrało. Chociaż pokażemy może kilka czerwonych twarzy. Nie, przepraszam, ale myśmy opróżnili tam jeszcze ten kibelek. Tam w rogu tam było. Bo jest, nie tutaj. Tam w rogu, tam gdzie wyjeździliśmy. Tam w samym rogu. Pojedźcie za nami, pojedźcie za nami. Dobra. Jakiś grubszy kamper. Tego nic, a nie, było to. No. Martek, co wiesz o tej wieży? Nie wiem, rzuca się w oczy, że jest krzywa. Fuszerka jakaś po prostu. Fuszerka jakaś, po prostu buduje domy od jakiegoś czasu i nie wiem, jak to mogło się stać. Daje rany. Od dołu? Bym chciała taki ten, że nie wejdzie. To z tamtej strony musisz stać, bo tam podtrzymujesz, ona leci na tamtą stronę. A ty z drugiej. A ja się opieram. Wyjdzie? Wyjdzie. Musisz mówić lewo, prawo. Nie, musisz być. Dwóm będzie trudne się. Najpierw jedną ustawmy, a potem drugi do tego się dostawi. Wow. Ale poświęcenie. Tego dnia, jak ty robiłeś winkle, to ja się kładłam na asfalcie. Ręce bardziej w tamtą, nie w tą. W drugą. Do przodu. Dobra. Takie standardowe, tak wszyscy sobie robią, ale tak, dlatego ja tego nie robię. Ale to wiesz, trzymaj jeszcze. A teraz mnie dograsz. Co? A mnie dograsz? No to musisz stąd. Ale ja bym się w tą stronę opierał. No, razem. Ale nie wiem, czy... A, złapię? Tak, złapię. No. Ręce do tyłu. Prawa do przodu. O. No. No. I teraz ty dostawiasz się. Do przodu. W lewo. Jeszcze kawałek. Znowu drzewa, co? Dokąd teraz? No właśnie nie wiem. Znaczy w sensie nie wiem. Cinque Terre czy Cinque Terre? Cinque, bo mówisz Cinquecento, a nie Cinquecento. No to Cinque Terre, zdecydowanie. Zobaczymy cukierkowy obrazek po prostu, jak ze zdjęć. I spróbujemy go pomalować na szaro. Tak szaro, jak życie eventowców i scenografów wygląda teraz. Tak szaro, jak wygląda tajfun Beata. Teraz dopiero. Tak? Super, dojechaliśmy do Cinque Terre. Taki widok będziemy mieli dzisiaj z kamperu. Idziemy właśnie z Monte Rosso. Wspinaczka po prostu taka niespodziewana. Myśleliśmy, że to jakiś szlaczek będzie, a to jest góra dół. Nieważne, idziemy do tego pięknego, kolorowego miasteczka już chyba półtorej godziny. To jest Vernazza, a generalnie znajdujemy się na całym wybrzeżu Cinque Terre. Cinque Terre, przepraszam. Chyba. Już się poprawiam. Jak mówi moja mama, a ona wie wszystko. No to skoro twoja mama wie wszystko, to na pewno to jest Cinque Terre.
piękne, to po prostu pocztówkowe miasto. Tak, to prawda. Zobaczymy jeszcze, jak wrócimy, ale prawdopodobnie będzie to taryfa albo pociąg. Prawdopodobnie. Bo tak chyba jeszcze z pół godziny mamy, czyli pół godziny tu, potem dwie godziny tam. Po zmroku. I znając nasze możliwości, to dojdziemy rano. No i na pewno nie będziemy tu szli po ciemnicy. Chyba, że jakąś łódkę wynajmiemy. O! Dobra. Bo kajaków tu nie widziałem. To idziemy dalej. Idziemy. Supem też nie popłyniemy. Zachęcony, Szymon, jestem bardzo. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, żeby zobaczyć, co jest za kolejnym winklem. Nie! Może będzie kolejny ładny widok. No to na pewno. Jeszcze pójdę zrobić zdjęcie zachodu. I jego brat, co jeżdżą po Stanach. Jest to jakiś pomysł, tylko myślę, że ktoś nas by chciał? Pewnie. Idziemy tam? Danger landslides. Najlepsze miejsce jest tam, gdzie nie wolno wchodzić. Można sobie usiąść, odpocząć przed drogą z potokiem. Właśnie, a ile zjeżdżą jakieś pociągi? Nie no, jeżdżą, wracamy pociągiem. Tak śpiech, gdyby. Ale trasa taka, że po zmroku lepiej nie... Nie polecamy. Co tam jeszcze powiesz, Bartek? Myślałem, że mądrzejsze pytania będzie zadawał. Jakie plany na jutro? Jutro generalnie Niemcy. Przelatujemy przez... Robimy tak, pierwszy przystanek Sirmiony. Szybki spacerek. Obejrzymy sobie, pochodzimy, odpoczniemy od trasy. Myślę, że tak godzinkę. I ruszamy dalej w kierunku Garmisch-Partenkirchen. Ale uwaga, nie jedziemy autostradami. Jedziemy wzdłuż jeziora Garda do miasteczka Riva del Garda, gdzie jeszcze chcemy obejrzeć, czy w zasadzie to nie jest Riva del Garda, tylko tuż obok wodospad ukryty w skałach. To jakieś pół godzinki i udajemy się dalej do Garmisch-Partenkirchen. Taki plan, jeszcze zobaczymy co na niemieckiej granicy, bo dzisiaj coś czytałeś, że może być krucho. Że tu gdzie jesteśmy jest czerwona strefa, więc mogą nas zakwalifikować do kwarantanny i może być, że będziemy musieli zrobić tranzyt szybki. Ale też z drugiej strony mówili też, że nie ma kontroli na granicach, więc my możemy... Nas też tu nie ma, dokładnie. Nikt nas tu nie widział. Mój Boże, trzymamy się z bocznych szlaków. I z dala od skupic, więc w sumie to nie sądzę. Sami widzicie, siedzimy w jakiejś dziurze po prostu. Patrzcie tu jak super. Skała się przychodzi. Jest napisane nie przechodzić, uwaga, ziemia się usuwa. No to my wtedy stwierdzamy z Bartkiem, że idziemy tam. Że warto. My
No i zobaczcie, jakie skarby są. Podejrzewam, że tutaj jest cienko, jak jest jakiś przypływ, sztorm. No to tak, to tam wchodzi. No. Teraz ludzi. Cześć, lądowaliśmy w pizzerii u Antonio. Poznaliśmy go całkiem niedawno tutaj za winkiem. I zaprosił nas na pizzę. Dostaniemy dwie w cenie jednej i małe piwko gratis. I wiadomo, Bambino, Simon pije STT. Jera nie polecamy. Nie wiem, może pokażę. Poczekaj, ogień jeszcze. No co chcesz? Szymon da mi wolną rękę, mogę mówić co chcę. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Tylko my. Tylko my. Generalnie chyba polecam tu przyjeżdżać jesienią po sezonie. Woda nadal cieplejsza niż w Bałtyku, chciałem tylko powiedzieć. Tak, woda cieplejsza niż w Bałtyku i całe miasto ma swój klimat. Widać, gdzie jesteś, gdzie chodzisz. Nie trzeba się przeciskać, denerwować. Jest gdzie zaparkować. Jest gdzie zaparkować, jest gdzie usiąść, zjeść. Można poznać takiego Antonio i dostać jedną pizzę gratis. No. Super. Żyć nie umierać. Czekamy na pociąg, gdyż przyszliśmy akurat tak, że... Że odjechał. Nie odjechał, nie nasz odjechał, wiesz? Nie? Nie. Akurat tak przyszliśmy, że następny mamy za... 40 minut. Jak oceniasz pizzę u Antonio? No Antonio bo nam chciał... nie nagraliśmy, bo byliśmy tacy głodni po tej wędrówce. Antonio chciał się poprawić, znaczy popisać się chciał i to tak sprawiedliwie wyszło. Dobrze, że była jedna gratis, bo na tyle zasługiwał. No, bo taka na 50%. Jak mi w domu nie wyjdzie, to smakuje podobnie. Dokładnie tak było. Także Antonio w porządku człowiek, ale... Podszkło się jeszcze z pizzą. Tak, troszeczkę musi nad ciastem popracować. Cała reszta góra luz, ale był... Moje mascarpone też tym. Chociaż gdybym... Ja wiem sobie inną, bo jestem we Włoszech, to spróbuję mascarpone z crudo zamiast moją zawsze diavola z salami picante. A to z tuńczykiem i z cebulą to coś złego, że wziąłem? Nie, dobrze, tylko mówię, że niby pewnie jakbym wziął typową... Prime tą peperoni i diabola to pewnie by i tak smakowało, bo ona zawsze mi smakuje. A tutaj może też to, że to mascarpone było takie trochę mdłe. No, wiadomo. Ale na szczęście było za darmo, ta jedna. Tam zrób zbliżenie. Idziemy tam. Olać pociąg. To co się dzieje? Dupery jakieś? Czekają na nas? Zamaskowane. No to też mamy szansę w maskach, bo nie widać, że jesteśmy brzydcy. Tak. Ja od razu zakładam. Dobra, to idziemy. Popatrz, jest peron w tunelu, żeby ludzie mogli wsiąść do całej długości tego. Bo to by było za krótko, nie? Takie pici. Ogarnęli to, kurwa. Włosi, pewnie Niemcy im budowali. Od Hitlera. Może jednak do tej poczekalni. Faktycznie trochę teraz tak zawiało. Bartek. No mówię ci, że trochę chłodem powiało, no. Odkąd słońce zaszło, to tak się zrobiło. Kurwa. Po zmroku pogoda tutaj jest zimniejsza niż serce mojej ex. Chodźcie, to jest fajne. Co fajne? To był jakiś budynek kościelny, klasztorny, a teraz tu jest jakiś ambulatorium medyczne, więc pewnie tutaj też covidy. Kornilia, tutaj można iść sobie. Ale wszystko, popatrz, wszystko...
Wszystko pozamykane, jakby ludzi nie było, nie? Te okiennice spuszczone i do widzenia. Nie wiadomo, w którym mieszkaniu się pali światło, a w którym nie. Przez te okiennice. Nawet policja zamknięta na cztery spusty. Za kolejny udany dzień. Sobota w końcu, to można. Jak browa też jakieś takie tutaj sikaczowe te piwa, co? Gdzie głosi jej browa? Najbardziej mi smakowało to w Wenecji. A mi tego w Wenecji. Którego nie może by pokazać. Bo popijałeś Jägerem. Piwo z Jägerem, no. Czyli tak zwane Jägerbomb. Właśnie tak spędzam sobotnie wieczory z Bartkiem. Influencer. Kamperowy. Na bieżąco trzeba być. Pokazywać wszystkim, co się dzieje. Też bym to samo robił, ale mu się rozładował. Więc co się czepiasz? Jak ci się podoba peron wydrążony w skalę? Bardzo mi się podoba. Ma swój klimat. Jak widać, można jarać sobie spokojnie. Nie no, podoba mi się. Piwo średnie tutaj. Piwo bardzo średnie. O Jezu, siki i Weroniki, jak to się mówi. Dobrze, że nie wzięliśmy po litrze. Trzeba było brać po litrze, tylko czego innego po prostu. A jak sobie zaznaczone kropkami, gdzie można stać? Piliśmy... jak się nazywa ta miejscowość, w której stoimy? Monterosso, przeszliśmy piechotą do Vernazza. I teraz wracamy pociągiem, bo w nocy moglibyśmy tego szlaku nie pokonać. Nie przeżyć po prostu. No. Znając nasze umiejętności, znaczy widząc, co wyczyniamy na filmikach po zmroku, to lepiej nie chodzić po zmroku nad przepaścią. To prawda. Czy to nasz? Widzę światełko w tunelu. A nie, teraz mówią tylko o maseczkach. Maskerina, maseczka. A to jest tylko tranzyt teraz. Ale ruch jest duży, nie? Mi się wydaje, że przez to, że są tyle tuneli, jest i ta trasa jest dosyć prosta. To jakby kolejowa, że to dużo szybciej się jeździ koleją niż samochodem dojeżdża tutaj. Więc to pewnie całe miasteczko tylko dlatego ma mieszkańców, bo jest ta kolej. Można. Znaczy no, wystarczy sobie wyobrazić to, że szliśmy tu 2 godziny, a jechać będziemy z powrotem 4 minuty. No. Nawet we Wronkach mnie tak wcześnie nie budzili. Proszę cię, 6:50. A no tak. Tylko to... góra zasłania słońce. A może tak być. No. Także na spokojnie, za 10 minut planowany odjazd w stronę Sirmione. Andrzej już skacze z nóżki na nóżkę. Śmieci wynieść przed chwilą. Z nóżki na nóżkę, on już płaci za parking, także spokojnie. Mamy 5 minut na herbatkę. Musimy ją wypić do końca, bo się wyleje na zakrętek, jak nie wypijemy. No, albo będziesz trzymał. Patrz, ja już piję. U mnie tam, wiesz. Chcesz mieć wywieszanego szczura z nazwą, to może by nas sponsorowali. Lipa na herbata.
A w następnym odcinku mamy brudny obiektyw. No teraz dużo lepiej. Łażę gdzieś, gdzie nie trzeba. Razem gdzieś, gdzie nie trzeba. Oraz docieramy do Niemiec. Jesteśmy już w Austrii.